Cześć, witajcie na kanale Książko Dzieje. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em. Postanowiłam sobie zrobić taki azjatycki miesiąc, ponieważ ostatnio mam właśnie ochotę na taką literaturę. I przez azjatycki nie rozumiem tutaj, że będę czytać tylko i wyłącznie książki azjatyckich autorów, tylko po prostu wystarczy, że akcja będzie się dziać właśnie albo w Azji, albo sama książka po prostu będzie opowiadać o tych terenach. Kasper ostatnio zrobił TBR z polskimi autorami, ja wybiegam trochę poza nasze podwórko. No, jak jemu poszło, może sam się Wam przyzna, a ja mam nadzieję, że mi pójdzie nieco lepiej. A teraz przejdźmy do książek. I pierwszą z nich jest Dziewczyna, która skoczyła do morza, Axio. To jest niedawna premiera, tak mi się wydaje. Zresztą książeczka jest cieniutka, tak się zdziwiłam, jak ją zobaczyłam. Ja ją już nawet wczoraj zaczęłam czytać, ponieważ jak to nagrywam, to jest już właśnie drugi dzień września. I to ta historia jest o dziewczynie, która jakby, aby ratować swojego brata, ponieważ jego ukochana miała zostać poświęcona właśnie Bogu Morza, to Mina rzuca się właśnie w te otchłanie i to ona zostaje jemu poświęcona, jakby sama siebie poświęca. Nie została ani wybrana, ale to jest jakby jej wybór. No, też nie zagłębiałam się jakoś za bardzo w opis, no zwłaszcza, że tak jak mówię, książka jest cienka. Autorka ma koreańskie korzenie, z tego co pamiętam. No i książka mnie bardzo zainteresowała, jeśli mam być szczera. To są takie moje klimaty. No i zobaczymy, dostaję bardzo dobre oceny. Kolejna książka to Wyznania gejszy, Arthur Golden. I no tutaj nie zagłębiałam się za bardzo, nie wiem o czym jest ta książka, no oprócz tego właśnie, że jest o gejszach. Ale tutaj się postaram akurat przytoczyć opis z tyłu, bo myślę, że no, on najlepiej opisuje, o czym ta opowieść jest. Opowieść Sayuri, córki prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako 9-letnia dziewczynka zostaje sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kyoto. Oczami Sayuri śledzimy jej edukację, naukę tańca, muzyki, noszenia kimona, sztuki makijażu i układania włosów, nalewania sake. Obserwujemy niezwykły świat, w którym dziewictwo dziewczyny jest towarem sprzedawanym na licytacji temu, który zaoferuje najwięcej. Świat, w którym kobiety są szkolone w sztuce uwodzenia bogatych i wpływowych mężczyzn, a miłość uchodzi za iluzję. No, jestem bardzo ciekawa tej książki. Wiem, że jest też film. Obejrzę go po jej przeczytaniu. Tak myślę, że mam na nią bardzo dużą ochotę. No, kartki są białe, ale to jakby nie odstrasza mnie. Następnie jest książka, którą już mam wrażenie pokazywałam na tym kanale i to jest This Violent Delights. Tutaj akcja tej książki dzieje się w Chinach, dokładnie w Szanghaju w 1926. I tutaj ogólnie skupiamy się właśnie na walkach gangów. To trochę właśnie są takie na motywach Romea i Julii. I ja już tej książki przeczytałam połowę, jestem na 270 stronie. I właśnie jak możecie się domyślać, idzie mi no, jak krew z nosa. W sensie w ogóle się nie mogę wkręcić w tą historię. Nie wiem, czy po prostu nie jest dla mnie, czy jednak rzeczywiście... No nie lubię Romea i Julii, ale no, na tą książkę bardzo czekałam. No ale właśnie mam nadzieję, że ten azjatycki miesiąc mnie trochę popchnie, będę miała taką motywację, żeby to skończyć. No a jeśli nie, no to po prostu to będzie mój taki DNF, no bo jakby nie będę jej kończyć na siłę. Jakiś czas temu zaczęłam też książkę Japoński wachlarz i to jest książka polskiej autorki, Joanny Bator. I właśnie ona opowiada o swoim życiu właśnie w Japonii. Ja ją zaczęłam no jakieś kilka miesięcy temu, jestem w połowie. I książka jest naprawdę bardzo ciekawa, zwłaszcza dla tych, którzy się interesują właśnie takim życiem typowym w Japonii, ponieważ autorka no, porusza w tej książce gamę różnych tematów, od właśnie jedzenia, architektury Japonii, po nawet takie ciekawostki jak te całe love hotel, te hotele miłości, czy właśnie samą takiej mentalności Japończyków. Próbuję właśnie dociec, dlaczego interesuje ich tak ta cała słodkość, fajniutkość, to właśnie określone takim kawaii. No, na razie jestem w połowie, nie wiem jak to się dalej rozwinie. Książka też może właśnie trochę takim
otworzyć oczy takim osobom, które są tak zapatrzone w tą Japonię, że to, w Japonii, że to jest taki kraj bez skazy. No, ona tego nie przedstawia jako, że właśnie to jest taki raj na ziemi. No, pokazuje właśnie różne aspekty życia tam. Interesuje mnie też książka Przysłonięty uśmiech o kobietach w Korei Południowej. To jest też reportaż polskiej autorki, która no, przez jakiś czas właśnie mieszkała w Seulu i porusza problem praw kobiet właśnie w tym kraju. No, tej książki też jestem ciekawa, zwłaszcza, że jak możecie zobaczyć po tych książkach, no, interesuje mnie głównie Japonia i Korea. Tej książki jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że właśnie się w nią zaopatrzę i będę mogła ją przeczytać. I to są już wszystkie książki, które chcę przeczytać we wrześniu. Mam nadzieję, że mi się to uda, że będę miała właśnie taką motywację. No myślę, że wzięłam to, takie dosyć różne te książki mimo wszystko. Dajcie znać, co Wy będziecie czytać we wrześniu. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału. A teraz się z Wami żegnam. Cześć!